Witajcie! Dzisiaj o tym, jak wybiera się prawosławnego biskupa. Kawę w dłoń i zapraszam do oglądania odcinka. Kiedy potrzebny jest wybór nowego biskupa? Na pewno w przypadku wakatu na katedrze danej diecezji. Wynika to ze śmierci dotychczasowego biskupa, jego przeniesienia lub przejścia w stan spoczynku. Wybiera się wtedy innego biskupa na wakującą katedrę lub wyświęca nowego. Wybór biskupa ma miejsce również wtedy, kiedy biskup diecezjalny wyrazi potrzebę posiadania w diecezji biskupa wikarnego. Jeżeli potrzeba wybrać i wyświęcić nowego biskupa, zajmuje się tym cały Sobór Biskupów. O tym, co to jest za instytucja, mówię w odcinku o strukturze polskiej cerkwi. Oczywiście w tym odcinku będzie mowa o wyborze biskupa w praktyce naszej polskiej cerkwi, ale w innych kościołach wygląda to dość podobnie. Według prawa kościelnego wybór biskupa ma trzy etapy: wytypowanie, wybranie i wyświęcenie. Etap pierwszy – wytypowanie. Sobór biskupów debatuje nad kandydatami. Typowani są odpowiedni na taką godność kapłani, którzy przyjęli lub przyjmą postrzeżone mnisze. Najczęściej kandydaci ci mają już tytuł archimandryty. Archimandrytów rozpoznamy po tym, że na świętach stoją oni w szeregu duchownych na samym początku, nawet przed mitratami w podeszłym wieku. Etap wytypowania nie ma jeszcze charakteru sakramentalnego. Kiedy kandydaci zostaną już ustaleni, można przejść do kolejnego etapu – wybrania. Ten etap ma na celu wybranie jednego spośród ustalonych kandydatów. Jest to już akt sakramentalny. Sobór biskupów debatuje nad odpowiednim wyborem. Po wybraniu nowego biskupa ogłasza się wybór publicznie i wyznacza datę wyświęcenia, które poprzedzi akt naryczenia, czyli mianowania na ten urząd. Etap trzeci – wyświęcenie. Wywodzica Bogolubieżniejszej i zbrany utwierdzenny archimandryt Andrzej, kirotonisati się wojepiskopa, Bogo spasaje mu ograda suprasia. Ja widam jeszcze prostranie, tako i spowieduję się o swojstwach trejakiej postaci niepostiżymowo bożystwa i jaże o człowieczenie i postaśnego Syna i Słowa Bożego. Wieruję w jedynego Boga Ojca, Wszechdzierżyciela, Tworca Nieba i Ziemi, widzimym, że wszem i niewidzimym, beznaczalnego ubo i nierożdziennego i bezwinownego, naczalo, że jest cesłynne i winu. Po mianowaniu, które odbywa się najczęściej w przeddzień święceń, odbywa się druga część tego naryczenia, na której kandydat wygłasza rozszerzony symbol wiary. Po tym taki kandydat nie uczestniczy w dalszych czynnościach liturgicznych, tylko stoi w prezbiterium już na orlcu, dywaniku z wyobrażeniem orła, na którym stać mogą tylko biskupi. Samo wyświęcenie nazywane jest chirotonią. Dokonuje się na liturgii po trisagionie. Powinni w tym uczestniczyć wszyscy biskupi kościoła lokalnego, o ile zdrowie im na to pozwala. Minimum trzech. Wygląda to następująco. Kandydat wprowadzany jest przez święte wrota do prezbiterium, gdzie klęka przed ołtarzem. Biskupi kładą mu na głowę otwartą Ewangelię i na niej swoje ręce. Przewodniczący im czyta modlitwy. Zbranim i iskusom bogolubieżniejszych archirejów i wszechświętego święszczennego sobora, Bożestwienna błagodać, wsegda niemożnaja, wracujusze i oskodziewajusze, wospełniajusze, proroczestwuje Cię błagolubieżniejszego izbranego archimadryta Pawła, wojepiskopa bogospasajemowo grada Gajnowki. Pomolim się ubo o niem, da przyjdzie na niego błagodać przeświatego ducha. Następnie wyświęcany biskup jest ubierany w szaty biskupie. Przy każdym ich elemencie całuje w ręce wszystkich innych biskupów. Na sam koniec wita się z nimi już jako biskup i dalej sprawuje liturgię jako pełnoprawny biskup. Po liturgii nowemu biskupowi zakładana jest mantia i wręczany jest żezł, pastorał. Jeśli biskup został wyświęcony na diecezję, w wyznaczonym czasie
Na tej katedrze odbywa się jego intronizacja. Wygląda to następująco. Na trisagionie, na liturgii, biskup wprowadzany jest przez dwóch najstarszych hierarchów na górne miejsce, tron przeznaczony dla biskupa diecezjalnego. Sadzany jest na nim trzykrotnie. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłej niedzieli i do zobaczenia w kolejnym odcinku.